Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia Telewizji Wałbrzych, senatorka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Dzień dobry, pani senator. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani senator, zanim o dużej polityce spytam, kiedy w końcu parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej przeprowadzą kontrolę poselską w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej? Kontrola zostanie przeprowadzona w ministerstwie zarządzanym przez ministra Gowina w kolejnym tygodniu. Ten tydzień jest i odbywa się posiedzenie i Sejmu, i Senatu, więc są mniejsze możliwości tego, by wyjść i spędzić zapewne długi czas w ministerstwie, więc jest plan, by to zrobić w kolejnym tygodniu. To ministerstwo, które rozumiem, i też wszyscy o tym wiemy, nadzoruje specjalne strefy ekonomiczne, ale jak pamiętam, te zastrzeżenia, które są stawiane, czy to prezesowi Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, czy też poszczególnym zarządom, a i też samej strefie, dokumenty na temat tychże zastrzeżeń znaleźć możemy w strefie, a nie w ministerstwie. Niestety według przepisów utrudniony jest dostęp do bezpośredniej kontroli w samej strefie ekonomicznej. Natomiast o wszystkie dokumenty możemy wystąpić w ministerstwie i takie dokumenty bądź kopie takich dokumentów winno nam przedstawić odpowiedni dział w ministerstwie właśnie zarządzanym przez ministra Gowina. Tak też zrobimy. A przypomnę tylko, że to nie będą polityczne kontrole, to będą kontrole po pierwsze po wysłuchaniu taśm, które pokazały, jak rzeczywiście wygląda codzienne zarządzanie, codzienne dysponowanie funduszami przez zarządzających strefą, ale także chcę przypomnieć, że otrzymaliśmy list od pracowników Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy w sposób bardzo szczegółowy opisali to, co się dzieje w samej strefie, to jak funkcjonuje zarząd, poszczególni jego członkowie i to rzeczywiście są porażające fakty. Ja, ponieważ dotyczy to indywidualnych osób, nie będę tego przytaczała, natomiast proszę mi wierzyć, że byliśmy zszokowani, jak otrzymaliśmy opis sytuacji, opis wydarzeń, które mają miejsce w strefie. I przypomnę, niepolityczna kontrola, niepolityczne jakieś przepychanki, tylko o to poprosili nas i o to wnoszą pracownicy zatrudnieni w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pani senator, a jakie to przepisy utrudniają Państwu wejście do siedziby Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej? Przecież ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora daje Państwu taką możliwość skontrolowania spółki. My jako posłowie, senatorowie, tak, immunitet, który posiadamy, dają nam możliwość wejścia w każdej chwili, w każdym momencie. Oczywiście z szacunkiem, bo to nie jest tak, że my dokonujemy wtargnięć do ministerstw, natomiast są odpowiednie przepisy, jest ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora i na jej podstawie możemy w każdym czasie poprosić o dokumenty w ministerstwach dotyczące oczywiście odpowiednich tematów, które nas interesują i takie dokumenty, o które będziemy wnosić, winny nam być udostępnione. To jest ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Pani senator, czy nie obawia się pani, że jednak ta kontrola w ministerstwie nie będzie utrudniona, przejdzie po Państwa myśli tak, jakbyście chcieli, bo przecież przez kilka miesięcy ładnych ważnym dyrektorem w Ministerstwie Rozwoju był pan Krzysztof Drynda, jeden z najbliższych współpracowników pana wicepremiera Gowina, też wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, również do którego jest wiele zastrzeżeń od pracowników. No ja wierzę w to, że jeśli będą wnioski o to, by udostępnić nam dokumenty, które również wskazywali pracownicy
pracownicy strefy, że one zostaną nam udostępnione, będziemy mogli, mieli możliwość wglądu w nie. Wiem, może być utrudniona informacja o tym, jak rzeczywiście wygląda codzienność w strefie, bo tam są opisane zachowania i głównie zachowania zarządzających strefą, mówiące wprost o mobbingu, mówiące o lekceważeniu pracowników, ale nie tylko, bo również gości zewnętrznych, którzy bywali byli gośćmi zarządu, czy też pracowników wałbrzyskiej strefy, no z tym będzie trudniej zapewne to udowodnić, natomiast wszystkie te sytuacje są opisane przez pracowników i jeśli będzie taka konieczność, by tak, również spotkać się z przedstawicielami załogi i móc wysłuchać ich argumentów, zapewne będą to dodatkowe argumenty, dodatkowe fakty, które będą później definiowane we wnioskach końcowych i po dokonaniu takich kontroli dopiero będziemy wiedzieli i sugerowali ministrowi, jakie kroki powinny zostać podjęte, by tę sytuację uzdrowić. I podkreślam, ja może by przypomnę, praca, by... Pani senator, ja tak. Może przypomnę telewidzom, że obecny skompromitowany prezes Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Artur Sienicki to jest człowiek ministra Michała Dworczyka, natomiast były wiceprezes strefy Krzysztof Drynda, obecnie prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, to człowiek wicepremiera Gowina, polityk Porozumienia. No właśnie i od razu wysuwa pan tezę, pan redaktor tezę i to rzeczywiście jest niepokojące, że zarządzający takimi spółkami, zarządzający Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną to nie są specjaliści, to nie są ludzie przygotowani z doświadczeniem, z wiedzą, którzy powinni kierować tą spółką, tylko to są niestety ludzie politycznie wstawieni przez swoich nominatów i rzeczywiście obawa jest o to, że być może będzie próba ukrycia niektórych faktów czy dokumentów, natomiast wierzę, że nasza kontrola i to, co będziemy o co będziemy wnioskowali, będzie nam dostarczone i na tej podstawie będziemy panu ministrowi Gowinowi przedstawiali wnioski i sugestie dotyczące rozwiązań. Być może nawet mówiące o tym, by jednak zmienić zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale nie chcę uprzedzać tego. Chcemy też, by opinia publiczna, Wałbrzyszanie czy mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego również otrzymywali na bieżąco informacje i zapewne będziemy to czynili, byście Państwo również otrzymywali pełną informację o tym, co tam, o czym się dowiedzieliśmy, co wynika z dokumentów, jak wyglądało dotychczasowe zarządzanie Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Kiedy będą znane wyniki kontroli poselskiej w strefie? Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, ile to będzie trwało i jaki czas będzie to obejmowało. Natomiast no, myślę, że okres tych ostatniego zarządu, czyli myślę, że to jest okres około 5 lat, będziemy chcieli prześledzić, kierunkując to przede wszystkim na to, jak były wydatkowane pieniądze, jak wyglądała praca zarządu, ale to także ile inwestycji, ilu nowych inwestorów pozyskano, jaki wysiłek włożono w to, by strefa funkcjonowała, choć jak wiemy, oczywiście wyniki strefy przez tych ostatnich kilka lat drastycznie spadły. Były porównywane wyniki poprzednich zarządów, które rzeczywiście osiągały no, niesamowite. Pani senator, obecny zarząd, ten ze skompromitowanym Arturem Siennickim na czele, to nie jest 5 lat. Ja wiem, natomiast mieliśmy informację o tym, że to nie działo się w ostatnim czasie, tylko to funkcjonowanie takie polityczne, partyjne i rozdawnictwo pieniędzy
przez funkcjonujących tam poprzedników również w sposób nieobiektywny były wydawane, były rozdawane, dlatego chcielibyśmy prześledzić również, jak to wyglądało wcześniej. Czy rzeczywiście ta ocena nie była obiektywna i to wspieranie różnych inicjatyw, które miały miejsce, jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o różne inne konkursy, czy rzeczywiście były to przesłanki obiektywne, czy rzeczywiście były to jasne, precyzyjne zasady, czy było to tak, jak było na taśmach, których wysłuchiwaliśmy, że ten jest nasz, więc dostanie, ten niestety nie jest z nami, to przechodzi na drugą kupkę i tych pieniędzy, i tych dofinansowań nie otrzyma. Ta kontrola będzie służyła również temu, żeby już nigdy takie sytuacje się nie powtórzyły, żeby nie miały miejsca i żeby zawsze wszystkie konkursy, wszystkie dofinansowania, wszystkie inicjatywy miały możliwość równego startu i jasnych, precyzyjnych zasad, które będą poddawane. Wczoraj członkowie Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej rozmawiali z pracownikami strefy na temat tych wszystkich spraw, które poruszyli w liście i do Rady Nadzorczej, no i też do parlamentarzystów, bo rozumiem, że to jest ten sam list, list o tej samej treści. Czy Państwo współpracujecie jakoś z Radą Nadzorczą w sprawie wyjaśnienia tych wszystkich faktów z tego listu, który dotarł do członków Rady Nadzorczej, do parlamentarzystów, do mediów? Niestety nie mam tych informacji wczorajszych. Jestem w tej chwili w Warszawie przed kolejnym posiedzeniem Senatu, więc tydzień rozpoczęłam już w niedzielę wyjazdem do Warszawy. Nie mam tej informacji. Nie, do tej pory nie było takiej współpracy. Chcemy wyrobić sobie swoje wnioski na podstawie dokumentów, które otrzymamy my, parlamentarzyści. A czy jeśli będzie potrzebny taki kontakt, czy też jeśli Rada Nadzorcza zechce posłuchać również naszych opinii, naszych wniosków, to absolutnie będziemy chcieli takie spotkanie czy takie rozmowy przeprowadzić, natomiast w tej chwili nie mieliśmy takich kontaktów. A czy był bezpośrednio kontakt z pracownikami strefy z Państwa strony albo ze strony pracowników do Państwa, żeby porozmawiać o tych problemach, jakie są w spółce i z prezesem Siennickim? Panie redaktorze, myśleliśmy o takim spotkaniu, natomiast proszę mi wierzyć, że takie spotkanie z pracownikami, nawet z przedstawicielami pracowników, mogłoby narazić ich na różne konsekwencje i chcąc chronić ich bezpieczeństwo, chcąc chronić ich możliwość kontynuacji pracy w strefie, nie chcąc ich narażać na... Czasami to jest po prostu zwykła zemsta, nie chcąc ich narażać na takie niebezpieczeństwa, nie zdecydowaliśmy się na takie spotkania, myśleliśmy o tym, ale chroniąc ich, takich kroków nie poczyniliśmy. Bo na pewno informacja o takim spotkaniu, informacja, kto uczestniczył w takim spotkaniu, dotarłaby do osób tym zainteresowanych i różne konsekwencje mogły być z tego tytułu wyciągane. Dlatego chroniąc pracowników, chroniąc jakby ich rodziny również, bo różne mogłyby być konsekwencje, do takiego spotkania nie doprowadziliśmy. Myśli Pani, że skompromitowany prezes Artur Siennicki posunąłby się do jeszcze głębszego nękania pracowników, czy działania na granicy mobbingu, jak pisali w liście pracownicy strefy? Ja nie chcę oceniać, co zrobiłby pan prezes strefy, natomiast świeżo jestem po spotkaniu tutaj w Sejmie dotyczącego mobbingu w policji. I proszę mi wierzyć, informacje, które otrzymaliśmy od funkcjonariuszy. Mnie szczególnie ujęła jedna funkcjonariuszka, która przypłaciła zdrowiem mobbing swoich przełożonych. Proszę mi wierzyć, że ja wiem, że niektórzy ludzie z tej ekipy
z tej dobrej zmiany są gotowi naprawdę do wielu haniebnych, złych rzeczy. I dlatego, proszę mi wierzyć, przez to, myśląc o bezpieczeństwie innych, o ich codzienności, o ich zdrowiu wręcz, nie chcemy ich po prostu narażać. Reasumując, kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia wyników kontroli poselskiej w strefie? Nie umiem odpowiedzieć, ile ona będzie trwała, natomiast mam nadzieję, że do końca sierpnia będziemy mogli Państwu przedstawić informacje o tym, jakie są, być może nie końcowe, być może tylko, ale jakąś porcję informacji, wiadomości przekazać z tych wszystkich, które otrzymamy, z tych wszystkich dokumentów, z tych wszystkich informacji, które otrzymamy z ministerstwa. To nie będzie pół roku, kolejne pół roku czy rok. Bo tą kontrolę poselską to na wiosnę Państwo zapowiadaliście. To na pewno tak długo nie będzie trwało. Wierzę, że w krótkim czasie uda się zebrać odpowiednie materiały i skonstruować odpowiednie wnioski i wskazania. Dobrze, zmieńmy temat. Jak się podoba Pani styl, w jaki Donald Tusk wraca do polskiej polityki? Moje osobiste odczucia. Myślę, że nam wszystkim potrzebna była takie nowe otwarcie, taka porcja znów energii, która przez moment być może została wyciszona, ale ja patrzę na to zupełnie inaczej. Ja patrzę na powrót przewodniczącego Donalda Tuska jako na to, by znów skonsolidować opozycję. Myślę, że jedynie Donald Tusk jako szef Platformy, ale również odbudowanej Platformy będzie tą osobą, która będzie mogła stanąć na czele tej silnej opozycji. I myślę, że to jest jedyna osoba, która będzie mogła zachęcić szefów innych partii do tego, by usiedli i tak przygotowali nas wszystkich, tę zjednoczoną opozycję, by kolejne wybory w 2023, bo tak myślę, że one się odbędą, żebyśmy mogli tak zjednoczyć się, byśmy mogli pokonać Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj upatruję główną rolę Donalda Tuska. Nie patrzę jako na osobę potrzebną Platformie Obywatelskiej, choć to jest absolutnie ważne i czujemy to po pierwszych spotkaniach z panem premierem. Dziś również mamy w Senacie spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem, ale mniej myślę o samej Platformie, natomiast ja myślę całościowo o zjednoczonej opozycji, o tym, by już zacząć pracę nad tym, by w 2023 ten rok byłby ostatnim rokiem, kiedy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. A ten konfrontacyjny język Donalda Tuska podoba się Pani? To wezwanie prezesa Kaczyńskiego na obitą ziemię, na debatę. Ale myśli Pan, że to jest konfrontacyjny język? Myślę, że to jest język mężczyzny, który nareszcie potrafił powiedzieć konkretnie i jasno, że jest gotowy nie na zakulisowe rozgrywki, nie na tłuczenie się poza ringiem, tylko chce wyjść, chce normalnej debaty, chce pokazać, jaką Polskę widzi za chwilę, kiedy PiS przestanie rządzić i chce usłyszeć to samo od prezesa Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że to nie jest język konfrontacyjny, ale język konkretnego przywódcy odpowiedzialnego i tak naprawdę idealisty, który kocha Polskę, bo powrót Donalda Tuska, my już rozmawialiśmy na ten temat bardzo długo, do końca nie wiedzieliśmy, czy rzeczywiście się decyduje się wrócić tutaj do Polski i znów stanąć na czele Platformy i bić się o tę lepszą Polskę. Było mnóstwo wątpliwości. Nie do końca wierzyliśmy, czy się zdecyduje. A wiecie Państwo, że co się dzieje w mediach publicznych, co się dzieje w telewizji pisowskiej, jak codziennie wiadra pomyj są na niego wylewane. I pomyślcie sobie Państwo, jaką decyzję musiał podjąć, jak
jak właściwie poświęcić swoje spokojne życie, życie swojej rodziny, bo to również jest dla niego bardzo ważne, ale wrócił, jest z nami i wierzę, że razem będziemy bić się o tę lepszą Polskę. Pani senator, a czy Jarosław Kaczyński wyjdzie ze swojej jaskini, stanie twarzą w twarz z Donaldem Tuskiem na ubitej ziemi, na udeptanej ziemi? Będzie debata, będzie dyskusja? Nie. Ja myślę, że pan prezes Kaczyński stchórzy i nie wyjdzie i nie będzie rozmawiał wprost, bo to nie jest człowiek, który potrafi wprost wyjść i walczyć, tylko wszystko robi rękami swoich no, w tej chwili ministrów, swoich wiceministrów. Oni są dla niego taką ochronką, on podejmuje decyzje, a oni są tylko wykonawcami i myślę, że jest zbyt tchórzliwy, żeby wyjść wprost, na wprost Donalda Tuska i z nim spróbować bić się na argumenty. A czy Prawo i Sprawiedliwość przepchnie w parlamencie ustawę anty-TVN? Wierzę w to, że się nie uda. Dzisiejsze informacje porozumienia ministra Gowina mówią o tym, że porozumienie będzie przeciwne. Wierzę, że jednak myśli pani, nie będą że, mieli myśli tylu pani, głosów. Że wicepremier Gowin poświęci fotel wicepremiera, fotel ministra rozwoju, żeby bronić TVN, żeby bronić amerykańskiej inwestycji w Polsce? Dopóki to się nie stanie, dopóki nie będzie tego wyniku pokazanego na tablicy na obradach Sejmu. Oczywiście się tego nie dowiemy. Jeśli tak deklarują jego członkowie, choć trudno zawsze mieć stuprocentową pewność, natomiast ja wierzę w to, że nie dopuszczą do tego, byśmy tę ostatnie resztki wolnych mediów mogli odpuścić i pozwolić, by prezes Kaczyński triumfował już we wszystkich możliwych obszarach i ten ostatni bastion takiej wolnych mediów, żeby byli gotowi do tego przyłożyć rękę, by to zniknęło. A głosowanie jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej. Dziękuję bardzo. Senatorka Koalicji Obywatelskiej Dziękuję Agnieszka Kołacz-Leszczyńska była dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję.